Jesteś sexy bez względu na to, jak wygląda Twoje ciało. Nie istnieje coś takiego jak uniwersalny seksapil. Ludzie są naszymi lustrami, więc widzimy w nich i w tych słowach, które do nas wracają, to, co my faktycznie myślimy o sobie. W ogóle pierwsza rzecz, jaka przyszła do mnie, to było nauczenie się do siebie mówić kocham Cię, patrząc w lustro. Ona atrakcyjna, on nieatrakcyjny. Seksapil. Y i to, ta seksowność cała to nie jest nic innego jak to, co sami projektujemy. Tak? Przestań, przestańcie chcieć tego wszystkiego. Bo, bo, bo po pierwsze, wy nie jesteście swoim ciałem. Wy macie to ciało. Ty nie jesteś tym ciałem. Ty jesteś tą energią zamkniętą w tym ciele. Więc twój seksapil nie ma nic wspólnego z tym opakowaniem, z tym ciałem. Pamiętaj to i zapamiętaj to zdanie. Ty nie jesteś swoim ciałem. Popieść swoje ciało, podziękuj tak, mu no za to, że, że wielu je ma. Tak, no nauczycieli mówi, żeby się pogłaskać. Mhm. Jedyną osobą, która jakby powinna lub mogłaby ocenić ciebie, jesteś sama ty. Mamy takie ulubione z dziewczynami hasło na naszej grupie, że masz siebie i masz wszystko. I nic więcej nie potrzebujesz do szczęścia. To ja jestem Lew Starowicz, Starowicz, a ty, a ty jesteś Wysłocka. <laughs> O jejku, jak on tam ma problem, to mu zaraz nie staje, nie? <noise> Niech będzie taki, co ma dobrą pracę i wie, i co to jest orgazm, jak do niego doprowadzić. No. Radości, a nie w tym smutku i siedzeniu i umartwieniu się nad sobą. Przebudzona Monia i przebudzony Paweł zapraszają na kolejny odcinek podcastu Moni Estacja. W dzisiejszym odcinku. Jesteś sexy bez względu na to, jak wygląda Twoje ciało. Witajcie w kolejnym odcinku Moni Estacji. Dzisiejszy temat to prawdziwa uczta dla duszy i ciała. Mówimy o seksapilu, ale nie takim jak myślisz. Zapomnij na chwilę o retuszowanych zdjęciach z Instagrama i standardach piękna, które narzucają magazyny. Dzisiejszy odcinek skupia się na prawdziwej esencji atrakcyjności, która drzemie w każdym z nas. W tym odcinku Monia i Paweł rozmawiają o tym, jak samoakceptacja i miłość do siebie wpływają na to, jak postrzegamy własny seksapil. Dowiesz się, jak przestać oceniać siebie przez pryzmat innych i jak zacząć cenić swoją unikalność. Posłuchaj nas, aby odkryć, jakie są mity dotyczące seksapilu i dlaczego warto je odrzucić. Dlaczego to, co czujemy wobec siebie, ma kluczowe znaczenie dla naszego wewnętrznego i zewnętrznego piękna? Proste, ale potężne sposoby na budowanie pozytywnego self-concept. Monika i Paweł dzielą się osobistymi historiami i praktycznymi radami, które pomogą Ci odnaleźć i pielęgnować swoje wewnętrzne piękno. Odcinek pełen jest inspiracji i konkretów, które możesz zastosować od zaraz. Nie przegap. Kliknij Odtwórz i zanurz się razem z nami w rozmowie, która może zmienić Twój sposób myślenia o sobie i swojej atrakcyjności. Zostaw komentarz. Jesteśmy ciekawi, jakie są Twoje doświadczenia i przemyślenia na temat tego, co DLA ciebie znaczy być sexy. Nie zapomnij subskrybować naszego kanału, aby być na bieżąco z nowymi odcinkami i inspiracjami. W opisie odcinka znajdziesz afirmację od Nevillea. Sex, to nasza bram kobieca. Seks, Sabine, to coś, co nas podnieca. <noise> Dobry wieczór, cześć, witamy Was bardzo serdecznie. Kolejny odcinek podcastu Moniestacja, witam Was serdecznie moja. I witam Was Paweł. Dzisiaj mamy bardzo, bardzo zmysłowy, seksowny temat. A mianowicie tytuł już tym razem sobie ustaliliśmy przed nagraniem, a tytuł tego odcinka to Jesteś sexy bez względu na to, jak wygląda Twoje ciało. I ten odcinek fakt, Faktem jest y, kierowany i dedykowany głównie kobietom. Y, ja tutaj dzisiaj występuję jako męski ekspert w takim razie. <śmiech> <śmiech> czyli, czyli podejmujemy ten wątek i ten temat y, z dwóch perspektyw. Y, oczywiście z perspektywy kobiety y, i tym zajmie się Monia i z perspektywy mężczyzny, tak jak y, ja to widzę jako mężczyzna. Trudno mi tutaj powiedzieć, że będę się wypowiadał za, e, za całą płeć męską. E, ale myśl, wydaje mi się, że spora część mężczyzn będzie myślała podobnie tak jak ja. No właśnie. Temat już jest bardzo ważnym przesłaniem i bardzo ważnym hasłem. I chcielibyśmy, żeby to był jasny przekaz, bardzo mocny. To znaczy, naprawdę jesteś sexy. I naprawdę bez względu na to, jak wygląda Twoje ciało. Aby do tego jakoś podejść i jakoś ugryźć ten temat, yy, od razu zdefiniujemy ten, to sexy, czyli właściwie seksapil, tak? No, no i do definicji seksapilu na przykład możemy użyć czegoś takiego. Seksapil to coś, co nas podnieca. Nie, jak to było? Seksapil to nasza broń kobieca. Broń kobieca. Dokładnie. Ale teraz tak serio, to właśnie. Moim zdaniem nie istnieje coś takiego jak uniwersalny seksapil. Nie ma. Nie ma jakichś standardów, nie ma jakichś norm, które określają to, co jest seksowne, a to, co nie jest seksowne. Nie możemy tego w jakiś sposób ustandaryzować. I tak naprawdę wcale nie o to chodzi, i nie powinniśmy tego robić. Jeżeli ktoś próbuje robić takie rzeczy, jak, jak określić, co jest sexy, a co nie jest sexy, no to, to, to jest całkowicie bezsensowne. To, to, to w ogóle nie jest prawdziwe. To jest nikomu też niepotrzebne. Więc jeżeli mówimy o seksapilu w kontekście tego, jak postrzegamy samych siebie, no to zacznijmy tę dyskusję od takiego hasła, jak przekonanie o seksapilu. Czyli jakie mamy my przekonania. E, więc Monia, żeby nie było jak w ostatnim odcinku, że ja gadałem długo. Gadałem słuchałam ten ostatni odcinek i jednak też trochę gadałam. więc. No, to gadałaś, okay. gadałaś. E, więc ja zapytam ciebie, twoim zdaniem, albo najpierw od ciebie zacznijmy. My się tu otwieramy przed wami, już nie pierwszy raz. tak? E, Monia, jak najpierw będzie pytanie, jak ty postrzegasz seksapil? Czyli mów, mówisz teraz tylko o sobie. Psy szczekają wilki. Wyją. Wyją. Dobra. No a tak to jest, życie na wsi, tak? Dokładnie. Więc dobrze, więc jeszcze raz zadam pytanie. W takim razie, jak ty, Monia, Monika, jak ty widzisz, rozumiesz swój seksapil? To ja może zacznę od początku, bo to tak nie jest, że od razu rodzisz się z tym seksapilem i wszystko już wiesz. Ja w, na samym początku, będąc wchodząc w życie dorosłej kobiety, miałam takie przekonanie, że będąc już dojrzałą kobietą, seksapil to przede wszystkim wygląd zewnętrzny, i na tym się skupiałam. Jakby środowisko, w którym się wychowałam, też mi zaznaczało, że Um, ocena innych osób um, jest taka ważna i w ogóle wygląd jest bardzo ważny, że um, w ogóle wszystko można lepiej osiągnąć i lepiej osiągają ludzie, którzy są piękniejsi, szczuplejsi, um, którzy um, tak naprawdę mają taką fajną aparycję zewnętrzną. A teraz już wiem, że to wszystko zależy od naszego myślenia i od tego, co mamy w głowie i co my myślimy o sobie, czyli ten tak zwany self-concept. No dobrze, więc. Um... Tutaj zaznaczyłaś bardzo ważne hasło self-concept. Ono też się bardzo często pojawia w Twojej książce, którą napisałaś dla, dla dziewczyn o, o manifestacji miłości, i tam też sporo na ten temat. Natomiast od razu odczarujmy po raz kolejny ten termin self-conceptu, bo często jest mówione i często się słyszy, że self-concept to jest poczucie własnej wartości. I jest w tym trochę prawdy to znaczy jest to element self konceptu to poczucie własnej wartości ale my to rozumiemy Monia jeżeli się mylę to mnie popraw ale teraz to ja też już jestem oświecony więc oświecony dobra nie, nie wróć w drodze do oświecenia jak się zdało oświecenia to jeszcze jesteś dodaję. świadomy po prostu jestem świadomy. dużo więcej wiesz niż wiedziałeś wcześniej dokładnie więc ten self koncept to, moi drodzy, nic innego, jak własne przekonanie o samym sobie. I poprzez te przekonania, które mamy na temat swojej osoby, najczęściej blokujemy sobie rozwój, blokujemy manifestacje i mamy też tą nisko, niską samoocenę. Czyli jeżeli mamy negatywne przekonania o własnej osobie jeżeli myślimy o sobie, że na coś nie zasługujemy, że jesteśmy zbyt mali, zbyt brzydcy, zbyt nieatrakcyjni, to wtedy nam się wydaje, że nie zasługujemy na to, czego pragniemy. To nas wpędza w złość, żal, poczucie winy czasami. E, szukamy wtedy rozwiązań tak naprawdę na skróty albo na chwilę. Jeżeli naprawimy to, co jest w nas, to jak my myślimy o, o sam, sami o sobie, to wtedy się otwiera przed nami cały wachlarz możliwości e, manifestacji i, i wspaniałego, szczęśliwego życia, tak? Tak, dokładnie. No dobrze, to um, jeżeli mówimy o tym seksapilu, to właśnie to przekonanie o tym, jakie ty masz na ten temat, jest najistotniejsze. I jeżeli czujesz lub kiedykolwiek czułaś um, się nieseksowna lub zbyt mało seksowna, to uwaga, ważna informacja jest taka: to wszystko jest w tobie. To, to jest tylko to, jak ty widzisz siebie. I wystarczy zmienić ten jeden element, bardzo ważny element, i wtedy życie się odmienia. Całkowicie się odmienia, nie? Tak, no bo to wszystko wychodzi z nas, jakby ludzie są naszymi lustrami, więc widzimy w nich i w tych słowach, które do nas wracają, to co my faktycznie myślimy o sobie. Tak to właśnie. A jak jest. jak Ty pracowałaś nad własnym celem konceptem? I, I jak długo to u Ciebie trwało? Bo to też, wiesz, my mówimy często: Zrób to, zrób tamto, to pomoże Ci pomóc. Um, Ludzie są często zagubieni, tak jak ja byłem zagubiony i z pozycji sceptyka, którego jeszcze dobrze pamiętam, to właśnie, wiesz, ciągle było to gadanie, 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 z każdej strony było gadanie, ale jakby ja nie miałem się do czego odnieść, jakby nie miałem kontekstu do tej wiedzy. I taka na przykład, y, takie historie, że u mnie to wyglądało tak i tak, trwało tyle i tyle, to pomaga ludziom troszeczkę to zrozumieć i jakby wiesz sobie tak odpowiedzieć na pytanie, czy jestem w stanie przez to przejść i, i naprawić. Więc jak to, o, zdradzisz rąbkę tajemnicy dokładnie? U mnie bardziej? zaczęło się to od y, czasów... Y... Nieszczęsnej pandemii, mm -hmm. <laughs> kiedy y, postanowiłam ten czas y, spędzony w domu poświęcić na swój samorozwój y, i trafiałam na różnego rodzaju grupy, w, na których chciałam rozwinąć skrzydła w tej wiedzy, którą zdobywałam, właśnie, jeżeli chodzi o prawo założenia, prawo przyciągania, wtedy jeszcze wcześniej. Y, I generalnie jakby nie, nie szukałam. Takiej recepty na to, jak poczuć się lepiej y, w swoim, nie wiem, no tym seksapiru. Ja chciałam się po prostu lepiej poczuć w życiu, w swoim własnym, a na ten self koncept trafiłam po prostu przez, można powiedzieć, przypadek, ale to nie był przypadek, bo to była pewna droga, która mnie doprowadziła do tego miejsca, w którym się dowiedziałam, na czym on polega, y, skąd się wzięło w ogóle to hasło i y, jak z tym wszystkim pracować. Także. No to ja. no, no to jak? No, no, ja, ja czekam na konkrety tutaj, jeszcze, jeszcze właśnie teraz z pozycji sceptyka. Czekam na, na konkrety. Skupiłam się na tym, co chciałabym przede wszystkim usłyszeć od innych na swój temat, więc postanowiłam, według moich nauczycieli, u których przebywałam na szkoleniach, mm. mówić sobie do siebie bardzo dobre rzeczy na swój własny temat, chociaż one nie były prawdą. W ogóle pierwsza rzecz, jaka przyszła do mnie, to było nauczenie się do siebie mówić kocham cię patrząc w lustro, co wow. było mega ciężkie. I to jest dobry konkret. I to to no. jest mega ciężkie, naprawdę. Mhm. Kiedy się siebie krytykuje za każdym razem, kiedy się patrzy w to lustro i ja tutaj, brew nie taka, nos nie taki, uszy nie takie, włosy nie takie, wszystko nie takie i nagle jak to powiedzieć sobie kocham cię Monia. I to trwało dosyć długo, ale nauczyłam się tego, z tym teraz nie mam problemu i jak już przemogłam w sobie tą, tą barierę, to wtedy właśnie zaczęłam pracę nad sobą z afirmacjami, właśnie na self concept, że jestem najwyższą wartością, że jestem przepiękna, że jestem mądra, um, że um, kocham siebie najbardziej. To są takie różne hasła, które na początku nasze ego walczy z tym umysł mówi nie, to, to, to nieprawda, co ty do mnie mówisz. Ale kiedy powtórzy się to ileś set razy, to w końcu gdzieś tam się zakorzeni i to przekonanie zaczyna się zmieniać, i nagle to nie jest tak, że nagle ja poczułam, że faktycznie już jestem taka, wow, tylko e, t, t, te przekonania zaczęły przychodzić w formie innych osób do mnie. Czyli ktoś do mnie powiedział, Monia, ale jesteś fajna, jesteś mądra, dużo rzeczy ci się udaje. No i generalnie jakby zauważyłam, że faktycznie coś w tym jest. Chociaż nie ukrywam, że jeszcze wcześniej e, moja samoocena, e, no tak, była różna, no, nie ukrywam, miałam lepsze i gorsze dni, ale kiedyś skupiałam się właśnie na wyglądzie bardzo mocno. Bo byłam przekonana, że właśnie ludzie, którzy są atrakcyjni fizycznie, osiągają w życiu więcej. Yy, I byłam w środowisku, w którym bardzo często, oglądając telewizję, było ocenianie. O, ona taka nieatrakcyjna, zobacz jaką karierę robi, jak to jest możliwe. Albo ktoś tam na przykład, nie wiem, yy, tak się zapuścił, a jest prezesem firmy na przykład, albo dyrektorem. Albo, albo on taki przystojny, a ona taka. No właśnie, co on jest. nie widzi. No właśnie, to te pary takie nie no. jakieś. Właśnie na zasadzie, no. że ona atrakcyjna, on nieatrakcyjny, Albo w naszych, oczywiście to było... W, 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 no nie, jako obserwator. Nie, jako obserwator, tak, tak, tak. I odwrotnie właśnie. Mm -hmm. I dlatego się zastanawiałam, jak to jest. Ja my na przykład, jejku, taka dziewczyna, która no, wydaje się mniej atrakcyjna niż większość kobiet, bo takie standardy powiedzmy są, że jest szczupła, ma takiego zajebiście przystojnego faceta. Mm -hmm. Z czego to wynika? Bo ja już miałam naprawdę, no ludzi trochę znałam i znam, więc się na, wtedy nad tym zastanawiałam. I co się okazało? że ta kobieta miała w sobie takie poczucie tego, jaka ona jest super, jaka ona jest fajna, że ona nie zwracała uwagi jakby na to, że ma tego przystojnego mężczyznę. On po prostu był dla niej, bo ona była tą, tryskała tą energią. Ona normalnie buchało z niej tą energią, że ona w tej energii była taka piękna, tak? I tu chodziło właśnie o to. Ale to mówię, no to, to była stara Monia, która kiedyś tam właśnie Patrzyła na to w ten sposób, ale to jakby wynikało z tego środowiska, w którym Znaczy w ogóle ludzie oceniają wszystkich wokół. Nie chcę się tłumaczyć, no dobra. Ale, ale, ale ja też byłam na różnego rodzaju dietach specjalnie po to, żeby być szczuplejszą, bo myślałam, że jak będę szczuplejsza, to będę atrakcyjniejsza, będę bardziej pożądana, będę, nie wiem, więcej zarabiać, w ogóle będę mogła zrobić jakąś większą karierę, bo będę szczuplejsza i się bardzo na tym skupiałam. A to wcale nie jest prawda. Okej, okay. to tak, teraz mam pytanie. Gdzie twoim zdaniem jest kumuluje się ta energia? Bo ja mam takie pewne podejrzenie, gdzie ta energia moga, może się kumulować, ta żeńska i ta no w, seksowna. W całym ciele. <laughs> Począwszy od palców u stóp, skończywszy na czubku głowy. Okay. E, bo ja sobie wybrałem takie jedno miejsce. A, ale tak, zgadzam się, to jest tak, ta energia to jest jakby... M, ogólnie komór, całe, wszystkie komórki, jakby, tak, to wszystko z czego jesteś jest, 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 jest tą energią. Um. No, a gdybyśmy mieli, Monia, zastanowić się nad tym, zobacz, bo seksapil yy, i to, ta seksowność cała to nie jest nic innego jak to, co sami projektujemy, tak? Mhm. I projektujemy yy, na podstawie i jakby źródłem tych projekcji są te przekonania. Tylko teraz właśnie ja się zastanawiam jeszcze nad jednym, czy... Yy, Kobiety myślą o swoim seksopilu, o tym czy są seksi, bo jakby oceniają same siebie, czyli na przykład patrzysz w lustro i oceniasz sama siebie, czy myślisz o tym, jak oceniają cię inni, czyli na przykład, czy to się jedno z drugim łączy, bo jakby no, z męskiego punktu widzenia ja, ja tak za bardzo tego nie kumam, więc może. Postarajmy się to roz rozłożyć jakoś i wyjaśnić. Może też wy, drogie słuchaczki, dacie znać w komentarzach, jak wy do tego podchodzicie. Właśnie skąd i na, pod na jakiej podstawie oceniacie seksapit? Nie, to tak wiesz, jakby kto jest tym jurorem, który ocenia, czy jesteś seksy czy nie. I jakie są brane pod uwagę e, warunki. Czyli co, musi co jest seksy, a co nie jest seksy? No bo to jest pytanie. No, ale moim zdaniem, kobieta, która. Y ma w sobie seksapil, ona w ogóle o tym nie myśli. Ona po prostu już tym jest, tym, tym, tym seksapilem całym, że ona nie skupia na tym uwagi. Ona po prostu jest tak skupiona na sobie, na byciu tym, kim jest, ale w takim sensie akceptacji swojego ciała, akceptacji siebie jako osoby, że ona już się nie skupia na tym, że chce być dla kogoś seksowna. Ona po prostu już taka jest. Bo ona jest wtedy skupiona na doświadczaniu życia e, pełnego miłości też takiego dobrego pożądania, spełnienia w tym pożądaniu i ja sobie tak myślę, że aby tak żyć, jak ty pomówisz, nie myśleć o tym, jestem seksi czy nie, to wystarczy, wystarczyłoby pozbyć się takiego, właśnie, pozbyć się fantazji na temat seksapilu, obrazów, które jakby cały czas nam podsyłają media, media społecznościowe tym bardziej, wiecie, te influencerki, które się promują Robi zdjęcie, na przykład y, dziewczyna y, pierścionka, ale robi go tak, żeby było widać jeszcze tyłek nie? Mm -hmm. y, y, w stringach. No. I, I jakby ja nie, nie, nie krytykuję. No. O, w porządku, niech sobie ludzie robią, co tylko chcą w internecie, tylko tylko teraz, jeżeli ktoś, tak jak mówimy od początku, y, ma ten niski self concept i nie wierzy w swój seksapil, to potem próbuje rywalizować jakby z tym wszystkim, tak, z tym, co jest podawane. Bo się porównuje. Tak, tak. I, i to właśnie trzeba się pozbyć tych obrazów, które, y, które nas atakują, i które niby nam mówią, co jest seks co nie. Tych fantazji na ten temat i wizji siebie y, właśnie w. W zestawieniu z tym, co jest wszędzie dookoła. To wszędzie dookoła, to słuchaj, to jest plastik. To Aha. jest często plastik, to yy, dziewczyny, yy, niech pierwsza rzuci kamieniem ta, która nie zrobiła zdjęcia sobie profilowego bez filtra, na przykład czy tam z filtrem. No, dobra. Skoro Chodzi... są, trzeba korzystać. No no. Okej, okay. i jakby też w porządku, nie. Tylko. Tylko to też jest taki troszeczkę wyścig z, z tym, kto będzie lepiej wyglądał na zdjęciach i tak dalej. I to nakręca taką spiralę. Więc jeżeli my się bylibyśmy, i wy, drogie dziewczyny, byłybyście w stanie pozbyć się tych fantazji, tych obrazów, tego idealnego niby seksapilu, kiedy byście tak pozbyć takiego pożądania. Czyli ja chcę, ja chcę być taka, ja chcę być taki, ja chcę mieć duże cycki, ja chcę mieć, nie wiem, inną pupę, ja chcę mieć takie biodra. Przestań, przestańcie chcieć tego wszystkiego, bo, bo, bo po pierwsze, wy nie jesteście swoim ciałem. Wy macie to ciało, ty nie jesteś tym ciałem. Ty jesteś tą energią zamkniętą w tym ciele. Więc. Twój seksapil nie ma nic wspólnego z tym opakowaniem, z tym ciałem. Pamiętaj to i zapamiętaj to zdanie. Ty nie jesteś swoim ciałem. To ciało do ciebie należy, korzystaj z niego. E, dbaj o nie. Dbaj o nie, tak. Uko, ukochuj. Ukochiwaj? Mhm. Jak mhm. to powiedzieć? U, ukochuj. U, no, po prostu kochaj swoje ciało. E, nie wiem, może to zabrzmi e, dość dziwnie, ale nawet jak rano się budzisz, to popieść swoje ciało, podziękuj tak, mu no za to, że, to, że wielu je Wielu nauczycieli mówi, żeby się pogłaskać, mm -hmm. docenić się za, za to, że mamy to ciało zdrowe, że ono jest y, funkcjonalne, że my możemy chodzić, robić różne rzeczy. Naprawdę zaakceptować mm -hmm. to, jakie ono jest. No bo wtedy, kiedy jakby nie ma tej presji, tego e, pożądania mm -hmm. i tego wychodzenia z tego braku, to przychodzi taki moment, że jak doceniamy pewne małe rzeczy, o, ale mam ładne paznokcie albo mam ładny profil, albo jakieś takie różne rzeczy i wtedy wiemy, że skupiamy się na tym, co jest fajne, to to, co może być dla nas niefajne, gdzieś tam znika i nagle zaczynamy siebie bardzo doceniać za to, co mamy. Ale najważniejsze, no, żeby właśnie jakby trochę odci odciąć się od tego świata zewnętrznego, tej iluzji, która nam pokazuje takie różne obrazki, bo tak naprawdę według Neville'a Godarda i nie tylko, my jako każdy z nas, o może tak, jest jeden jedyny w swojej rzeczywistości, a reszta to jest iluzja. Czyli jeżeli my zaczniemy reagować na tą iluzję, to my tak naprawdę obrywamy. I chodzi o to, żeby nie zwracać uwagi na to, co tam się dzieje, czy to jest takie piękne, czy nie piękne. Po prostu to odpuścić, nie zwracać uwagi i żyć swoim e, życiem, a stanie się ono o wiele ciekawsze, mhm. piękniejsze i pełne seksapilu. Dokładnie tak. No ja teraz mam taką myśl e, z tej chwili, która gdzieś się pojawiła tutaj w mojej głowie. Że zobacz, jeżeli mówimy o tym seksapilu w kontekście jakby tego wystawiania się na ocenę przez innych, nie? No, bo, no bo chcemy być seksowni, żeby się podobać innym, żeby inni o nas myśleli, że jesteśmy seksowni. To, to jest takie, jak wystawianie się na, na handel. To jest takie. Jejku, ja przepraszam za to porównanie, ale, ale tak, niech to tak zabrzmi dosyć mocno. To jest to, jak, te, jak ta y, ulica Czerwonych y, Latarni w, y, w Amsterdamie. No nie przesadzaj już. A czy nie, no dobra, przesadziłem, ale, do, ale nie, chodzi mi o to, że, że się. się Czy znaczy każdy z nas oczekuje y, aprobaty. Tu o to chodzi. Ale chodzi mi o, ja do czegoś Poczekaj Monia, bo ja zmierzam do czegoś innego. jeżeli tak bardzo skupiamy się na tym, żeby się zaprezentować, tak? I to jest taki, wiesz, nasz problem i taki cel najwyższy. No to, to tak jakbyśmy szykowali auto na sprzedaż, to już powiem de de delikatnie. No tak. Y bo my widzimy w relacjach partnerskich, czy w zdobywaniu miłości, czy chociażby, nie wiem, żeby, albo nawet żeby doświadczyć czegoś przyjemnego, to my w tym widzimy transakcję, tak? Czyli ja się muszę zaprezentować dobrze, wzbudzić zainteresowanie, ktoś mnie niech zechce, Aha. ten ktoś też się prezentuje, no wiesz, jak to jest, tak? Zapraszamy na Założeni.pl Zanurz się w świat, gdzie Twoje marzenia stają się rzeczywistością. Odwiedź stronę Założeni.pl, gdzie magia słowa łączy się z mocą wyobraźni, a każdy krok przybliża Cię do życia, o jakim zawsze marzyłeś. Odkryj bogactwo darmowych treści, które pobudzą Twoją świadomość i zaprowadzą Cię na szczyty możliwości. Artykuły, podcasty, inspirujące wideo, wszystko to czeka, by rozpalić w Tobie iskrę przebudzenia. A kiedy zechcesz zgłębić tajemnicę serca, książka Manifestacja Miłości w 11 krokach autorstwa Moniki Marat stanie się Twoim przewodnikiem. Ta wyjątkowa publikacja, krok po kroku, odsłoni przed Tobą sekrety manifestowania miłości w życiu. Dostępna już teraz na założeni.pl. Nie czekaj na znak z gwiazd. Zrób pierwszy krok ku przemianie założeni.pl, bo każdy z nas jest twórcą własnej rzeczywistości. Poczuj moc swojej wyobraźni i zacznij tworzyć życie pełne miłości już dziś. Co to było? Komputer. Komp komputer. <grym> e, więc e, ta druga strona, no, facet pręży muskuły, wciąga brzuch i wyciąga kluczyk e, niby od e, Mercedesa. E, przykładowo, tak? i y, kobiety mają swoje sposoby na to, no, no okej, okay, ta gra jest spoko, ale jeżeli ona jest zmysłowa, jakaś taka y, wiesz, jakby... Prawdziwa. prawdziwa. Czyli idziesz na tą randkę mm, mm, czy na jakiekolwiek spotkanie, gdzie no, teraz już przeszliśmy na te tematy damsko-męskie, mm. to żeby być po prostu sobą to właśnie to jest, moim zdaniem to właśnie powinna być ta gra między tymi energiami, tej, 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 tej energii żeńskiej i męskiej. No, albo coś zarezonuje, i, albo nie. I tu się dzieją cuda często, tak? I to jest fascynujące, więc my nie chcemy obdzierać tego wszystkiego y, z tej magii, tak? Poznawania się. Tylko mówimy o tym takim y, wystawianiu siebie, bo y, do oceny, bo wy tego nie potrzebujecie być oceniane. Bo y, ja powiem tak, y, że gdy mi kiedyś ktoś powiedział, kiedy byłem dużo młodszy, taki starszy kolega powiedział mi tak, Paweł, jak wchodzisz do baru i chcesz z myślą, że chcesz kogoś poznać, nieważne, po prostu chciałbyś kogoś poznać, żeby spędzić fajny wieczór, tak, to nie rozglądaj się za yy, jakby najładniejszą dziewczyną w sensie taką najbardziej atrakcyjną, tylko zauważ, która zwróciła uwagę na ciebie. Tak? Bo to może być ta najładniejsza. To jakby chodzi o klucz. Nie? Mhm. Czyli e, nie rozglądaj się e, za kimś, kto nie jest w ogóle tobą zainteresowany. Bo wtedy, jeżeli się będziesz rozglądał za kimś, kto nie jest tobą zainteresowany, to nie zauważysz kogoś, kto cały czas na ciebie z boku zerka. Mhm. Kto mógł być fascynujący, wspaniały i tak dalej. Więc e, kiedy ja to zrozumiałem i przetestowałem na sobie, no stwierdziłem, że to działa, no bo to jest, to rezonowało właśnie, to wtedy, wiesz, wchodzisz, wchodziłem do tego baru i robiłem tak zwany rekonesans i orientowałem się, gdzie jest jakieś zainteresowanie tym, że ja się tam pojawiłem, tak? I już moją potencjalną ofiarę miałem na, wiesz, na widelce, <grystanie> że tak to nazwę. Na szczęście teraz już tego nie muszę robić, <grystanie> mogę ewentualnie udzielić rad, Kolegom, którzy są singlami. Ale dobra, aby wyjść z tego wątku takiego mocnego wcześniejszego, no to właśnie ja bym chciał taki to podsumować, że jedyną osobą, która jakby powinna lub mogłaby ocenić ciebie, jesteś sama Ty. Tak. Ale to też ocenianie zastanów się, czy jest Ci potrzebne. Tak znaczy, by... takie, wiesz hmm. co, nieocenianie, zaakceptowanie i e, widzenie w sobie fajnych rzeczy. Bo, na przykład, jeżeli chcemy gdzieś wyjść i rzeczywiście chcemy się komuś spodobać, to na zasadzie, wow, hmm. ja jestem najlepsza. Mam siebie, mam wszystko hmm. po prostu. Mamy takie ulubione z dziewczynami hasło na naszej grupie, że masz siebie i masz wszystko. I nic więcej nie potrzebujesz do szczęścia. Teraz tylko po prostu ubierz coś, co lubisz nosić. Hmm sprzyka się super perfumami, tuż na rzęsy, i jedziesz przed siebie z wypiętą piersią, że tak powiem, czy też tyłkiem, jak to się robi, ale o to chodzi, żeby po prostu poczuć się w swoim ciele super. Fajnie no, się no tak. ubrać, bo też jest coś takiego, że na przykład osoby, które y, niekomfortowo się czują w swoim ciele, to też się niechlujnie czasami ubierają, bo się wydaje, że tylko ta super szczupła dziewczyna może założyć te obcisłe jeansy, czy też tą krótką sukienkę, czy cokolwiek innego, a tak wcale nie jest, bo chodzi o to, że w każdym rozmiarze możemy wyglądać super. No tak. Każdy. No, no, tak. no weźmy na przykład Adel. No teraz to już ona jest znowu. No teraz w to tak. To tak. <laughs> ale to jest mi się wydaje też praca jej właśnie z tym mindsetem całym, na temat mm. własnej osoby. Nie znam szczegółów tej przemiany jej, ale mi się wydaje, że ona bardzo dużo pracowała z podświadomością, ponieważ musiała zaakceptować siebie taką jaką jest i potem dzięki temu przychodzą różne takie koncepcje do twojej głowy, myśli, a może bym Zmieniła dietę. Ale nie na zasadzie, że muszę, bo chcę schunąć, bo chcę być komuś się podobać, tylko po prostu czujesz, że chcesz coś zmienić w swoim życiu, czyli zaczynasz inaczej się odżywiać. Mm. Nie masz wyrzutów sumienia w ogóle, że zjesz coś innego, co nie jest preferowane w dietach jakichś tam powiedzmy, znanych wokół. Że skupiasz się na tym, co ci smakuje, co tak naprawdę jakby nie wpadasz w te pułapki, których jest mnóstwo y, wszędzie, bo ja sama czasami jak odpalę i staram się robić to jak najrzadziej. Odpalam Instagrama, czy TikToka, czy Facebooka, i tam jest tak różno, tak dużo tych różnych kanałów, na którym na, w, na każdy może się zatrzymać i w każdym może coś znaleźć. Że tutaj na, na makijażach, że powinnaś się tak malować, tutaj, że powinnaś to jeść, a za chwilę nie, tego nie jest, powinnaś to jeść, e, tu powinnaś ćwiczyć dużo. Zobacz, e, zobacz, jakie ta dziewczyna ma pośladki, ona tam się pręży, pokazuje, ile ona pracuje na tej siłowni, ale ty nie masz ochoty pracować na tej siłowni, tak? Żeby być fajną dziewczyną, tylko chcesz po prostu czuć się ze sobą dobrze. I tak naprawdę tych pułapek jest tak dużo, że gdybyśmy naprawdę chcieli iść za tymi stereotypami teraz, z, z, w tych czasach naszych, to naprawdę nie byłoby czasu już na życie. Bo tylko skupiasz się od rana, co zjeść, potem jak y, 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 gdzie poćwiczyć, co zrobić i cały czas tylko na tym, a gdzie jest fajne życie? No tak, no bo to i to jakby gaśniesz i gaśniesz ty i gaśnie ta twoja energia, bo jesteś w jakichś takich niskich poziomach tej świadomości i żyjesz w jakimś poczuciu winy w poczuciu winy, w takiej. Em, w takiej atmosferze zawiedzenia, na przykład, tak, że albo zawodzisz samą siebie. Bo zabiłeś tak dwa gramy tłuszczu za dużo, tak, albo ale tu, za mało. Tak, ale tutaj już, moja, chciałbym, żebyśmy odeszli od tematu w ogóle, jakby jedzenia i tego wyglądu tego seksapilu związanego z z rozmiarem, tak to nazwę, ciała, okay. bo to są jeszcze inne kwestie, bo ktoś może być, jeszcze a propos rozmiaru, może, się, może być nie wiem zbyt niski i ma dziewczyna z tym problem, tak? albo zbyt wysoka. Może, może są jakieś inne różnego rodzaju cechy tego ciała, które, powiedzmy, ogólnie są przyjmowane za mało atrakcyjne. No my tego tak nie widzimy, ale ludzie niestety tak oceniają i tak myślą. A może nawet czasami może jest kobieta, która chciałaby mieć proste włosy, a ma kręcone, albo taka, która ma kręcone, a ma proste, tak? Okay. E, wiesz, rozmiar biustu i tak dalej, i tak dalej. To, 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 to są jakby jest mnóstwo tych, tych, tych czynników i tych elementów, przez które mnóstwo kobiet nie czuje się seksownie. No i teraz rozpatrujemy, rozpatrywaliśmy to pod tym względem, że jakby wystawiamy się na ocenę przez innych. I to na nas w jakiś sposób wpływa. Najczęściej wpływa źle, no bo, bo te oceny, wiadomo, każdy ma swój punkt widzenia mhm. i, i ludzie nie są szczerzy z nami. Nie? Czasami, czasami ktoś ci powie coś przykrego tylko po to, żeby samemu siebie niby tak dowartościować. Tak? Czasami są tak zwane, wiesz, te takie komplementy, niby fajne, ale taka szpileczka w prokazji witalie. Wiesz, na dokładzie, o, jaka ładna koszula, super mi wyglądasz, Gdzie kupiłaś? W się? <grym grym grym> wiesz, na tej zasadzie, tak? E, no, ja na przykład pamiętam, y, miałem koleżankę kiedyś, która nazywała wszystkie kobiety, które były szczuplejsze od niej, chudymi szmatami, nie? Yeah. I ona mówi, patrz, idzie jaka chuda szmata, nie? <grym> Tylko dlatego, że inne były. Jakby ta, która szła, była szczuplejsza od niej. No i jakby przypominało mi się teraz, jak, jak rozmawiamy. Więc my proponujemy, żeby się jakby odłączyć od tego. Jakby wzróbcie przycisk miód na te osoby, tak? Czyli wyciszcie całkowicie, bo to jest wam do niczego niepotrzebne. Takby ten wyścig, ta rywalizacja przypomina raczej transakcję niż jakby to, aby. Aby cokolwiek stworzyć jakąś sytuację, jakąś, jakąś ciekawą relację, znajomość. Bo najfajniej byłoby pomyśleć, że jeżeli coś ma się wydarzyć, to się wydarzy. A ty zadbaj tylko o tą właśnie pozytywną energię, nie? O, to, o to, żeby ten saksapil był tą energią. Wyobraź sobie, że, cię wypełnia, że to wypełnia całe twoje ciało, że jest wszędzie. I promieniuje. I promieniuje, tak. I wtedy idziesz ulicą i ludzie hmm? się za to oglądają. Się Dokładnie. zastanawiają, ale skąd to idzie, ta energia, hmm? nie? No, czyli, czyli to przekonanie musisz poczuć się seksownie, poczuć się jak najseksowniejsza gwiazda, bez względu na to, jakby, jak, jakie masz w tej chwili przekonania. Po prostu zmień je, zmień. Ale tutaj jeszcze jest jeden moja wątek, taki, bo i chyba bardziej e, delikatny. Bo mówimy o ocenie i opinii, ale. Jeszcze kwestia tego seksapilu jest nawet, wiesz, w związkach, w relacjach, jeżeli, jeżeli jest para. I. No i kobieta mm, nawet się wstydzi rozebrać przed własnym mężem czy partnerem, bo ma takie mniemanie o sobie, tak, że, że ma ciało jakieś takie, nie takie, jakby on chciał. I. Yy, no i właśnie tutaj może ja się troszeczkę włączę też yy, z tym męskim punktem widzenia, ale najpierw zanim to najpierw ym, twój pogląd na ten temat no bo to jest jakby jeszcze bardziej delikatniejsza sprawa no bo to to na przykład to życie seks jest ważny w związku uh -huh. i jakby on cementuje buduje w ogóle podnosi poziom życia na każdej płaszczyźnie. Yy, i tak naprawdę jeżeli ten seks jest super no to ten związek też yy, fajnie się układa i jeżeli to y, brak tego poczucia seksowności, tego seksapilu y, u kobiety, czy tam u mężczyzny też może to mieć, jeżeli to nie działa, jeżeli ten seksapil, wiesz, y, nie ma go tak naprawdę, kobieta się czuje nieatrakcyjnie, no to, to to się przenosi też na, na te właśnie współżycie, że tak powiem, w związku. Y, no i, i to nie jest dobre. No, może to wynikać też z tej relacji, no bo y, jest tak dosyć często, że ludzie między sobą nie rozmawiają w tych związkach, właśnie a propos tego swojego seksapilu. To są czasami związki, które są takie automatyczne, one już są takie y, po prostu. Y, jest zawarty związek małżeński, wchodzi rutyna, wchodzą dzieci. Gdzieś się zapomina o tym wszystkim. Skupiam się na pracy, na karierze, na wielu czynnikach, na tym, żeby psa wyprowadzić po południu z domu, a nie na tym, żeby usiąść i sobie czasami porozmawiać o tym, jakie są nasze potrzeby, co sądzimy o sobie tak naprawdę. Jakie ja mam na przykład bolączki związane ze własnym ciałem? I czy ja mam akceptację swojego partnera? Skąd mogę wiedzieć, czy on nie akceptuje, skoro ja z nim na ten temat nie rozmawiam? Mi się tylko w głowie wydaje, że jestem mało atrakcyjna, na przykład, że mi się przytyło te 5 kilo bo zostało mi pociąży i mi, jak ja się nie zapytam, jak ja z nim porozmawiam i on mi nie powie o tym, że akceptuje mnie taką jaką jestem, to mi się w tej głowie projektuje coraz więcej takich różnych rzeczy. I potem wychodzą różne sytuacje, które przekładają się właśnie na takie relacje mm, łóżkowe, które nie są y, fajne i każde z nas potem ma jakieś pretensje do drugiej strony, nie wyrażając swoich y, opinii. Jakby zdania na ten temat, tak? Mhm. No tak, no. Y Ale jejku, tak się mnie pytasz, jakbym była jakąś specjalistką, y taką, y nie wiem, czuję się jak ten, jaką się nazywa. Y to ja jestem Lew Starowicz, Lef Starowicz. A, ty, a ty jesteś Wysłocka. <laughs> jejku, znaczy ja powiem jedno, no fakt, mój wiek jakby y pozwala mi na to, że mogę Powiedzieć dużo rzeczy w tym temacie, bo gdybym miała 20 lat, to, to nikt by mnie nie słuchał, bo mm -hmm. <laughs> nic tak. bym nie wiedziała o życiu. <laughs> no dobra, ale zanim dzielimy instrukcji łóżkowych, <noise> 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 to, to jak myślisz, ile na 10 związków, mm, partnerskich czy tam małżeńskich, ile par rozmawia ze sobą na temat seksu? Jakbyś tak, jakbyś tak miała szczelić po prostu. Nie mamy żadnych badań, nie, nie podpieramy się teraz żadnymi artykułami, bo często one też są jakieś wyssane z palca i, i, i fantazjum tam różni redaktorzy. Ja tak zakładam, że y, 7 par na 10 nie rozmawia. Też mam takie wrażenie. No? Że zdecydowana większość nie rozmawia ze sobą. I teraz, no i teraz no, zastaną się no też. Takie istotne tematy tak naprawdę. No, dokładnie. I teraz zastaną się ty, dziewczyno, kobieto, nad tym, y, skąd ty wiesz. Czy ty jesteś seksowna dla swojego faceta? Bo, bo, bo najczęściej to są znowu Twoje przekonania I, i oparte tylko na tym, co Ty myślisz o samej sobie. Bo jeżeli z, z partnerem nie rozmawiasz na ten temat, to nie masz pojęcia, co, co w nim jest, co w nim siedzi. I teraz ja chciałbym Wam, drogie dziewczyny, powiedzieć z męskiego punktu widzenia. Dla dużej części mężczyzn, wszystko, co związane z seksem, to jest taka rywalizacja. I to jest presja sprawdzenia się jako mężczyzna. My, jako mężczyźni, mamy taką presję wywieraną przez, przez kulturę, przez, przez, przez to, co się powiela, opinie. Środowisko. Środowisko, przez chociażby filmy i tak dalej, i tak dalej. Że my musimy być, jakby ta męskość nasza musi być zawsze stuprocentowa, że tak powiem gotowa i, i w każdej chwili sytuacji. To powoduje pewnego, razu, pewnego rodzaju presję, którą my jakby czujemy w sobie. Do tego dochodzi rywalizacja między innymi samcami, czyli my musimy cały czas też jakby myśleć o tym, że my musimy się sprawdzać, bo inaczej ktoś inny zajmie nasze miejsce, jeżeli się nie będziemy sprawdzać. Po trzecie, no to jest jeszcze ta, do tego dochodzi jeszcze stres i, i presja życia, w którym się znajdujemy, czyli jakieś związane z pracą tematy, tak, czy jakieś, no, no różne, różne życiowe sytuacje, problemy i to wszystko mamy w głowie, i to nas pcha do impotencji. Mówiąc krótko. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jeżeli jest taka sytuacja, to zaraz kobieta, nie mówię, że każda, ale być może pomyślałaby sobie, oha. Coś ze mną jest nie tak. Jestem za mało atrakcyjny Już dla go nie niego. podniecam. Tak. tak on już, już mu się nie podoba. I teraz zobaczcie, dziewczyny, w jaki ruch same się zapędzacie. Taki narożnik bokserski, gdzie was tam teraz okłada bokser po prostu po całym ciele. Bo on ma jakieś problemy swoje em emocjonalne, że czuje presję i tak dalej. I do tego jakby wy się. Odsuwacie jeszcze bardziej od niego, blokując się poprzez niskie, niską samoocenę. Przez to, że, że macie już jakby coraz bardziej taki obraz siebie jako kogoś nieatrakcyjnego i oddalacie się od siebie po prostu. Poradnik DLA Kobiet. Manifestacja miłości w 11 krokach, autorstwa Moniki Marat. Moja droga. W momencie otwarcia tej książki, chciałabym, żebyś poczuła, jak biorę cię za rękę. I prowadzę krok po kroku w drodze manifestacji wspaniałej relacji, wspaniałego związku. Chciałabym, żebyś poczuła się w tej drodze bardzo bezpiecznie, szczęśliwie i żebyś wiedziała, że twój cel jest bardzo blisko. Podążaj za mną. Rób to, o co cię proszę w tym poradniku, przewodniku, bo czuję się jak przewodniczka, która pokazuje ci przetarte szlaki do tego miejsca, do którego chcesz dotrzeć. Nie będziesz w tej drodze sama. Jesteśmy tutaj całą grupą. Jest nas bardzo dużo. Nas, kobiet, które podążają tą samą drogą. Drogą manifestacji, wspaniałego związku, wspaniałych relacji, wspaniałego życia. Zapraszam Cię do przeczytania tego poradnika. Um. Może też niekoniecznie ta y, y, niska samoocena, ale na przykład taka złość. Wynikające, na przykład strzelamy focha zamiast hmm. się zapytać o co chodzi, czy masz jakiś problem, czy cokolwiek, tylko po prostu kobiety często wystrzelają focha i, i się odsuwają, tak? Ja tak, ja, ja też nie chciałbym robić teraz z mężczyzn takich biednych chłopców, że o jejku, jak on tam ma problem, to mu zaraz nie staje, nie? <głosy> 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 nie to jakby no, mężczyzna musi być mężczyzną i też musi sobie radzić z problemami i, i, i jakby brać to na klatę. Oczywiście, że tak. Tylko my mówimy teraz o takiej sytuacji, że jest para, która nie rozmawia i jakby wymyśliliśmy tą historię po to, żeby wam pokazać, jak może dojść nawet do rozpadu związku fajnego poprzez po pierwsze nierozmawianie i poprzez jakby utratę tych energii, poprzez to złe, negatywne przekonanie o swoim seksapilu, o swojej seksowności i atrakcyjności. Bo okej, okay. Jeżeli jesteście tacy, którzy nie rozmawiają na ten temat, tak? No to dbajcie o tą energię. Dbajcie o przekonanie o własnej osobie, że jestem seks, jestem super, tak? Ja myślę o sobie, jestem super kochankiem w ogóle. Wow, nie? Mhm. I, I taki jestem. Bo tak o sobie myślę, nie? Jeżeli miałbym inne myślenie. To być może moj, wszystko jest w głowie, tak? Jakby w tym moim, właśnie postrzeganiu samego siebie. W momencie, kiedy ja bym się zaczynał czuć niepewnie i przygniatałaby mnie ta presja życia jakiegoś codziennego, no to ten mój testosteron to tam wiesz, to bym musiał gdzieś tam go wyskrobywać z zakamarków. Nie? A, on, a on ma po prostu kipić, nie? To, 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 wiesz. No tak, ale jest doładowywany cały czas. Najgorzej, że mi wykipiał razem z włosami na czubku głowy, ale. Bez włosów da się żyć. Tak, tak. No, e, no dobrze, więc, więc w takim razie e, podsumujmy ten wątek, no bo... E, no właśnie, a tego. Ja też kiedyś myślałam, że tylko mężczyźni, którzy mają włosy są atrakcyjni. <noise> a widzisz. Żeby, a ty ich nie masz. Żebyś tylko nie wyszła na zdesperowaną kobietę. <noise> nie. Dobra, niech już będzie łysy, no trudno. <noise> nie wiem. Nie, nie jestem ze kobietą. No, o, To kobietą. A poczekaj, bo jakby to jest dobry wątek, bo zobaczcie dziewczyny, jeżeli macie to niskie, negatywne przekonanie o samej sobie, że jeżeli nie czujecie się seksowne, to być może istnieje ryzyko, że będziecie szły na kompromisy jakieś. Mhm. Jeżeli chcesz mieć księcia z bajki, to, to cholera, miej tego księcia z bajki, a nie bierz żula spod sklepu. Ja chociaż z całym szacunkiem do żulic pod sklepem. Trzeba jakby go tak wyprać, wys, wy, wymyć i przebrać w Nie, no jest takie powiedzenie. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. No właśnie nie. No ale to właśnie tak jest. A ja się czasami. nie zgadzam. No ja na też to. się z tym nie zgadzam. Czy ja się ja też nie, nie biorę byle czego. No ja, no ja tak samo. No właśnie. Więc, więc jakby nie róbcie tego, bo, bo, bo my nie chcemy, żeby ktokolwiek z was brał byle co, albo jakby szedł na jakieś kompromisy z samym sobą. Bo jeżeli ty będziesz o sobie myślała jak najlepiej i będziesz się czuła atrakcyjna bo tak o sobie będziesz myślała to, to ty będziesz miała wszystko czego chcesz i nie będziesz tak. musiała się godzić na jakieś ustępstwa wiesz nie pije nie bije to a tam niech już nie będzie, będzie nie albo wieku no, no jestem z nim nigdy nie miałam orgazmu z nim ale okej okay, niech już będzie bo ma dobrą pracę na przykład a, no nie? Będzie niech będzie taki co ma dobrą pracę i i po, co to jest orgazm, jakby do niego doprowadzić. No, no tak. No, ale są różnego rodzaju tłumaczenia właśnie, nie że albo staż, w którym się jest trochę dłużej, właśnie ma się te dzieci i tak dalej, to też siedzi na kompromis i się nie robi różnych rzeczy i się nie myśli o sobie dobrze a dobra już, a my jesteśmy już w takim wieku, po co to się starać, teraz to już tam tylko demerytury, zaraz wnuki i tak dalej, i tak dalej, nie? Właśnie o to chodzi, że my bardzo często sobie zapominamy i to ja nie mówię o takich właśnie nowych związkach, ale też długoletnich związkach, w których to już każdy tak przy, machnie tą ręką, mówi, jest dobrze jak jest, no po co to zmieniać, nie? Tak. No tu jest jeszcze, zobaczcie, jest jeszcze jedna istotna kwestia. Z moich obserwacji jako mężczyzny i z ym, takiej analizy kobiet, które pojawiły się w moim życiu, to powiem tak. Kobiety, które czuły tą, tą, tą swoją seksowność, które czuły, że są atrakcyjne, słuchajcie, podkreślam, bez względu na to, jak wyglądały, naprawdę. Ale które miały tą energię, to te kobiety miały w sobie tyle spokoju i one nigdy nie były zazdrosne. Nigdy. Natomiast zawsze najbardziej zazdrosne wręcz chorobliwie były kobiety, no, które właśnie nie czuły tej swojej atrakcyjności, bo one myślały o tym, że skoro im czegoś brakuje, chociaż niczego im nie brakowało, to, że ten mężczyzna będzie zaraz sobie szukał czegoś innego, tak? Że będzie chciał czegoś lepszego. No nie, ty jesteś najlepsza. Bo... Jak kobieta się osadzi w tej swojej energii żeńskiej, naprawdę się na niej skupi, y, to ten jej mężczyzna ginie jak, jak to się mówi, y, mucha do lepu. Mhm. No tak. <laughs> tak to wygląda. No, tak, no, i, y, no dobra, no to mówiliśmy o tym, żeby pracować nad tym self-concept, tak? Y, to jest bardzo istotne, jak Monika mówiła o tym na początku. też. Y, Pozbądźmy się, pozbądźcie się dziewczyny tego właśnie modelu atrakcyjności, tego, tych obrazów, które atakują was z każdej strony, z Instagrama, z TikToka, z YouTube'a i tak dalej, z teledysków itp. itd. Twoje ciało nie jest tobą. Pamiętajcie, nie jest tobą. E, zobacz, jeżeli, ja przeczytałem to w, w książce, którą niedawno czytałem. Jeżeli obetniesz sobie rękę i nogę, to jesteś nadal sobą. Jeżeli nawet bym nie miał dwóch nóg, dwóch rąk, nie wiem, ucha i nosa, to nadal byłbym sobą. Mhm. Dosyć mocno to powiedziane, ale jakby to też bardzo łatwo pomaga zrozumieć, że to ty jesteś tą osobą, która może zmienić wszystko. O takim uzdrawianiu i polepszaniu Twojego ciała. My też będziemy mówić, no bo o ciało trzeba dbać. Oczywiście, że tak. Tak jak tutaj z moją wcześniej mówiliśmy o tym, o tym, żeby karmić je odpowiednio, tak, żeby. Yy, no bo ono ma nam służyć. Mamy, mamy je do dyspozycji, tak naprawdę. Więc dbajmy o to. Wtedy, tak naprawdę, już nawet jeżeli coś dla Niego zrobisz, to to jest też fajny krok do tego, aby zacząć myśleć inaczej o sobie. No bo zobacz, jeżeli. To siedzi na kanapie. I okej, okay, bo kiedyś tam ktoś mówił, że ja to, jak siedzę na kanapie, to ja mogę tak afirmować, że ja mogę wszystko z, tej, z poziomu kanapy mieć i przyciągnąć, stworzyć i tak dalej. E, ale czy to jest zdrowe w ogóle? Takie, w sensie nie zdrowe dla zdrowia, tylko takie zdrowe podejście. No nie, no trzeba jakby żyć, tak? Mhm. Żyć. Mieć fajne, ciekawe życie. E, cieszyć się zachodami słońca, e, wstawać przed wschodem. E, nie wiem, no, zdobywać wiedzę, słuchać dobrej muzyki, poznawać ciekawych ludzi, przeżywać spotkania i tak dalej, i tak dalej, być w pięknych miejscach. No przecież masz mnóstwo różnych opcji, które możesz robić. A przy okazji, jak zaczniesz coś robić dla swojego ciała, to to już da ci jakby, wiesz, taki, taki początek tego, aby je faktycznie pokochać. Bo nieważne jest to, co widzisz w lustrze. Dokładnie. Ważne jest to, co myślisz o tym, kiedy patrzysz w lustro, tak? No. Ojejku, to, 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 to mi się udało powiedzieć. Prawo to, 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 no. uh -huh. ty. <laughs> co dodasz, das, bo znowu się rozgadałem. No, powiedziałeś samą prawdę, no, tak to jest. Ale ja uważam, że y, każdy ma swoją drogę. I jakby nikogo nie można do niczego zmuszać, i jeżeli komuś jest dobrze w byciu takim, jakim jest, niech sobie będzie, I niech to wszyscy sobie zaakceptują i tak żyją, ale jeżeli czują się niefajnie sami ze sobą, to jest prosta droga do tego, żeby to zmienić. I można to życie całkowicie inaczej przeżyć. W radości. W radości, a nie w tym smutku i siedzeniu i martwieniu się nad sobą. No właśnie, czyli. To jest piękne podsumowanie. Życie w radości. Ciesz się tym, co masz. Tym, tym ciałem, który masz. Właśnie kochaj je, dbaj o nie. E, mów do niego nawet. Podziękuj za to, że je masz. E, I mam takie jedno zdanie na koniec, żeby może właśnie zrezygnować ze słowa seksapil i sexy i zastąpić je erotyzmem serc. Wow! <laughs> Co ty na to? Ale teraz dałeś czadu. Nie, no fajnie, tak inaczej. Mm -hmm. No bo seksapier jest taki fizyczny, nie? On no, tak się skupia też, w takiej fizyczności w tym naszym świecie, tutaj mm -hmm. materialnym. Właśnie, a tutaj, no, no, skupienie na tych sercach, na tej energii naszej wewnętrznej, na tym byciu. Dokładnie, więc y, na koniec życzymy Wam tego erotyzmu serc, aby rozkwitał Was. I jak pomyślicie o tym wszystkim w ten sposób, mam nadzieję, że trochę odnajdziecie swoją taką drogę. Jeżeli tego potrzebujecie, oczywiście, bo mm -hmm. zakładam, że są też osoby, które nas słuchają i które mają wspaniałe, szczęśliwe życie i czują są, się seksowne. Dokładnie. Także, także my tutaj brawo, brawo, brawo bijemy. Yy, I skoro jesteście w takiej sytuacji, to bardzo was prosimy. O jakąś interakcję. Dajcie znać, bo na pewno osoby, które, no właśnie, są po drugiej stronie tej rzeki, chętnie przyjmą różnego rodzaju wskazówki i też wasze historie. Jak lepiej, szczęśliwiej żyć i po prostu kochać siebie. Hmm? Si. Zapytajmy o to Nawila jeszcze. Neville, odpowiedz naszym słuchaczom na pytanie, gdzie znajduje się źródło seksapilu. Każdej kobiecie. Źródło seksapilu u kobiet, z perspektywy nauk, które przekazałem, tkwi w głębokim poczuciu własnej wartości i akceptacji siebie. Kluczem jest tutaj wyobraźnia i świadomość własnych uczuć. Seksapil to nie tylko atrakcyjność fizyczna, ale przede wszystkim energia i pewność siebie, która emanuje z osoby, która czuje się dobrze we własnej skórze. Praca nad własnym postrzeganiem siebie w kontekście seksapilu powinna zaczynać się od wewnętrznej afirmacji i wizualizacji siebie jako pewnej siebie atrakcyjnej i pożądanej osoby. W moich naukach podkreślam, że kluczowe jest tu odczuwanie realizacji tych cech już w teraźniejszości, nie jako celu dalekiej przyszłości. Uczucie spełnienia życzenia, jeśli przyjęte i utrzymane, musi zrealizować stan który by je wywołał. Oto zestaw afirmacji, które możesz używać codziennie, aby wzmocnić swoje poczucie seksa, pilu i atrakcyjności. Pamiętaj, że kluczowym elementem jest regularne powtarzanie ich i głębokie wczucie się w uczucia, które przynoszą. Te afirmacje są stworzone, aby pomóc ci budować wewnętrzne przekonanie o własnej wartości i atrakcyjności. Jestem pełna wdzięku i seksapilu w każdym momencie mojego życia. Moje ciało promieniuje pięknem i siłą, które przyciągają do mnie innych. Każdego dnia czuję się coraz bardziej atrakcyjna i pożądana. Mój seksapil jest naturalnym wyrazem mojej wewnętrznej siły i pewności siebie. Akceptuję i kocham swoje ciało takim, jakie jest, co dodaje mi uroku. Mój urok osobisty i seksapil przyciągają pozytywne, i zdrowe relacje. Każdego dnia staje się bardziej magnetyczna i pełna życia. Czuję się swobodnie wyrażając swoją seksualność w zdrowy i pozytywny sposób. Moja energia i witalność wzrastają z każdym dniem, dodając mi blasku. Ja, Neville, radzę Ci praktykować te afirmacje rano i wieczorem, najlepiej stojąc przed lustrem, abyś mogła widzieć siebie mówiącą te słowa. To pomoże ci wzmocnić wizualizację, dietę mentalną i uczucie pożądanych cech, przyspieszając proces ich manifestacji. Pamiętaj, aby pielęgnować w sobie te uczucia i afirmacje, które sprzyjają twojemu wewnętrznemu poczuciu wartości i atrakcyjności. Ja, Neville, radzę ci zastosować technikę wizualizacji. Dietę mentalną, wyobrażając sobie, że osiągnęłaś już stan, w którym czujesz się seksowna i atrakcyjna, i doświadczaj tych uczuć jak najczęściej w codziennym życiu. W ten sposób twoje podświadomość zacznie akceptować te nowe przekonania jako swoje, co z czasem przełoży się na twoje zewnętrzne doświadczenia. Monika, 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 ja mam do ciebie jeszcze pytanko takie. Yy, powiedz mi, czy ty y, dziś ostatnio zostałaś zaproszona w jakieś ciekawe miejsce ze swoją książką? Czyli mam na myśli poradnik Manifestacja Miłości w 11 krokach. Coś? No tak się złożyło, że tak. A, to, <laughs> A gdzie się wybierasz z tą książką? Do Arceku w pile. Czyli Arceku, czyli to regionalne. Jest regionalne y... Centrum. Centrum Kultury. <laughs> Dokładnie. <laughs> Regionalne Centrum Kultury Klub Dialog. Będzie to spotkanie autorskie z autorką poradnika, Moniką Marat właśnie. Co, jeżeli ktoś jest w okolicy lub będzie, lub nawet nie jest w okolicy, aby chciał przyjechać i poznać piłę, to zapraszamy. to, zapraszamy. Tak. to będzie be... na początku czerwca to jeszcze będziemy mówić konkretnie. Będziemy alarmować, ale teraz już możemy powiedzieć, bo termin jest już wybrany. To będzie 6 czerwca w czwartek o godzinie 19.00. I zapraszamy Was serdecznie. Tam Monika będzie rozmawiać z Wami, będzie z nią wywiad, będzie odpowiadała na pytania. Będzie też można nabyć książkę. Będą jeszcze pewne atrakcje, których jeszcze nie będziemy zdradzać, ale jeżeli chcecie nas poznać osobiście, zobaczyć się z nami, z Moniką, porozmawiać na temat manifestacji miłości. To zapraszamy. No, zadać nam ciekawe pytania, na które odpowiemy. Si, dokładnie. Tak. O których może nigdy tu nie powiemy. Tak, to, to będzie taka okazja face-to-face, face, nie? To w cztery mm -hmm, oczy. Mm -hmm. A wiadomo, że coś się wydarzy. w Vegas zostaje. Vegas. Vegas. Tak więc to już. To zapraszamy. No, dużo się będzie działo, bo wiecie, no, jest już tak wiosennie. Świat się budzi na nowo do życia. Natura już tam pokazuje, że wszystko się odradza. No i to też tak nas pcha do tego, żeby się działo jeszcze więcej, jeszcze mocniej. Więc cały czas pracujemy i w przygotowaniu wiele, wiele, wiele nowych rzeczy, o których będziemy też Was informować na bieżąco. Ale póki co, zostańcie z nami, oglądajcie, słuchajcie naszych podcastów. No i do zobaczenia za tydzień, do usłyszenia za tydzień. Dziękujemy Wam bardzo. Trzymajcie dzięki, się. Dzięki, wielkie, dzięki, ciao, ciao. I pamiętajcie dziewczyny, jesteście sexy, jesteście sexy <laughs> bez względu na to, jak wygląda wasze ciało.